Zapomniałem, moja wina. Chciałem wam pokazać, jak ściągnąć łożysko stąd. I już praktycznie ściągnąłem, ale dzięki mojej żonce Basi, ona mówi: stop baranie, ludziom pokaż, skoro to jest takie rzadkie i nie każdy o tym wie. Wobec tego dzięki Basi będziecie mieli nagrane, jak ściągnąć łożysko z takiej długiej półosi. Zobaczcie, to jest od Iveco Daily i ona, to łożysko schodzi do tyłu. Najpierw oczywiście to była podkładka, była oczywiście była śruba, no ja już go troszkę ściągnąłem i dlatego mówię, Basia mnie zatrzymała, mówi: pokaż ludziom. No to pokażę wam. Słuchajcie, jest taka sprawa z tym, że niektórzy biorą sobie po prostu, oczywiście jak to łożysko jest tutaj na końcu, biorą sobie przecinaka, młoteczka i to próbują tutaj odbić, żeby je przesunąć. Słuchajcie, mordercza robota, mordercza robota. Ja mam na przykład jeszcze takie urządzonko, wtedy sobie to przekładam od tyłu i mogę uderzać z tej strony. Jak nie idzie inaczej, ale to jest też mordercza robota. Oczywiście robi się takie rzeczy tylko i wyłącznie na prasie. I już ci pokazuję. Ja tutaj mam taką prasę 20-tonową, ale wysoką. To jest bardzo ważne, bo inaczej bym nie mógł takiej półosi robić. Chińskie dziadostwo, ktoś powie. No jest to chińskie, bo jest. Ale słuchajcie, nie wszystko co chińskie jest złe. Weźcie sobie pod uwagę, gdyby Adam i Ewa byli Chińczykami w raju, to byśmy nadal byli w raju, ponieważ oni by nie zjedli jabłka, tylko węża. Także nie wszystko co chińskie jest złe. Weźcie to pod uwagę. A teraz tak serio. Takie trzy nasadki ja mam, 17 to są, na ściągania kół i tak dalej, normalne nasadki po prostu. Tutaj na dole, widać to? Widać, panie, moją tarczę, tak. Tu jest tarcza i to jest właśnie od tego Iveco. Ona i tak będzie wymieniana, stara, tak czy owak jej się nic nie stanie. Jeżeli byście nie musieli wymieniać tarczy, jej się nic nie stanie. Dlaczego? Zobaczcie, bo ta cała półoś pasuje nam perfekt do tej naszej, ule, ten kocyk, Basia to ładnie chciała zrobić, pasuje nam perfekt do naszej tarczy. No i nie jesteśmy w stanie blachy tak zgiąć. No słuchajcie, tak też tego nie zgnieciecie, bo się nie da. No weźcie sobie choćby jajko i tak próbujcie zgnieć. Nie da się, a co dopiero stal. Niemożliwe. I słuchajcie, teraz o, zobaczcie, taka półoś ma takie otwory rewizyjne. Tutaj widzicie? Duże, fajne. I tutaj pasuje perfekt 17. Wkładam sobie te trzy te 17 wtedy tutaj. Nie dwie, żeby mi się półoś nie skrzywiła, tylko trzy. I mam równiutkie stopy wtedy. To wszystko ląduje, tylko szybko musi być. Proszę bardzo. Ląduje w mojej tarczy i mam stabilnie to postawione. Następnie sobie pompuję. Można ręcznie, ale mi się nie chce pompować. Ja mam tą prasę tu na nóżkę. Jest to lepsze na nogę, ponieważ nie muszę. Mam tylko wtedy, jakbym miał pompkę, to miał tylko jedną rękę bym używał, drugą musiałbym tutaj trzymać. A tak mam nogę, mogę się odsunąć od tego. Bezpiecznie jest. To mamy już zablokowane i teraz musimy tylko obserwować, jak nam tutaj idzie, żeby nam się półoś nie wyginała. Czasem trzeba coś tutaj stuknąć młoteczkiem, żeby wibracje były. Ale my to już mamy zrobione. Jeżeli nie wystarczy, poprawiamy, podkładamy tam coś, a to już wyjdzie od stuknięcia młotkiem. Widzisz? Tak to wygląda.
wyciągnięte. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Chyba poczekam, aż się kompresor wyłączy. Będzie słychać. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Nie będziesz się młotkiem męczył. A jak kupisz sobie prasę, to kup sobie wyższą. Pamiętaj. Poczekaj, jak nie masz pieniędzy. Poczekaj, nie kupuj teraz. Kup za miesiąc, dwa, ale kup wyższą. To jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli Ci pomogłem, jeżeli odcinek był merytoryczny, to tam możesz się odwdzięczyć. Na dole masz linka do Patronite'a, masz do wirtualnej kawki, możesz mi kawkę postawić. Ja się cieszę na każdą kawę. Ode mnie to wszystko, czym da się ciepło. Hej!